kiedy zobaczycie, czyli pierwszy odcinek z cyklu Hops do Chmielu, cyklu prowadzonego przez Jacka, niestety posiada na sobie znak wodny, co zdaję sobie sprawę, że utrudnia oglądanie tego materiału. Jestem odpowiedzialny za montowanie na tym kanale, więc całą winę tę biorę na siebie. Wsunęły mi się wszystkie dane i odtworzyłem je za pomocą pewnego programu. W momencie, kiedy to odtworzyłem już, kiedy te pliki wróciły, to chciałem to jak najszybciej zmontować, by to już poszło gdzieś tam w eter. No, w zamierzeniu mieliśmy kanał rozpocząć dużo wcześniej. Chciałem to zmontować jak najszybciej, więc użyłem jakiegoś darmowego programu i byłem przekonany, że tam nie będzie znaku wodnego na końcu. Niestety był. Może potraktujcie to troszeczkę bardziej jako podcast niż jakiś taki stricte materiał wideo, ale szkoda po prostu pracy Jacka nad tym materiałem. Dlatego przepraszam, a jednocześnie zapraszam Was na ten odcinek o Chmielu Cascade. Siemanko, z tej strony Jacek z kanału Chmielowego i zapraszam Was na pierwszy odcinek mojej serii Hops do Chmielu. Okej, najpierw powiedzmy sobie, o czym będzie ta seria. Seria, jak sama nazwa wskazuje, Hops z angielskiego Chmiele. Hops do Chmielu rozumiem jako taki wstęp do tego świata. Chcę Wam trochę też pokazać, czym te chmiele się charakteryzują. Różne odmiany, nie tylko amerykańskie. Dużo mamy też chmieli europejskich, oczywiście to jest kolebka, australijskie, nowozelandzkie i tak dalej, i tak dalej. Chcę po prostu poznać razem z Wami specjalizację tych chmieli, czym one się charakteryzują, jakie aromaty wnoszą, bo tak naprawdę chmielów mamy przeróżne rodzaje i mogą one wnosić zarówno białe owoce, winogrona, czy taki chmiel jak na przykład sabro, który wnosi nuty kokosa, czy limonki, ale także mamy chmiele, które wnoszą bardziej metaliczne aromaty, chmiele niemieckie na przykład. Natomiast czym zajmiemy się w pierwszym odcinku? W pierwszym odcinku zajmę się, można powiedzieć, pierwszym chmielem takim rozpowszechnionym w trakcie piwnej rewolucji w Ameryce, w USA. Jest to chmiel Cascade. Czym owy chmiel się charakteryzuje? Oczywiście, jako że jest to pierwszy chmiel i można powiedzieć, pierwsze, co zaskoczyło piwowarów w Ameryce po tym, jak zaczęli produkować piwa ze swoim chmielem, była cytrusowość. Były aromaty cytrusów, które owe chmiele wnoszą. Natomiast chmiel Cascade najbardziej charakteryzuje się aromatem takim grejpfrutową goryczką, czyli bardziej taka owocowa, bo goryczka, ja często mówię, że goryczka może być albo taka owocowa, właśnie najczęściej grejpfrutowa, lub z drugiej strony roślinna, bardziej łodygowa też czasami. Natomiast łodygowa już dla mnie mniej pasuje, mniej przemawia. Okej, co jeszcze w tym chmielu? Również chmiel jest, wnosi nuty kwiatowe, a więc można powiedzieć takie delikatne aromaty. Niektórzy interpretują smak tego chmielu, czy aromat bardziej, jako truskawkowy. Jest też litchi, czy czarna porzeczka. Chmiel nie jest najbardziej aromatyczny z chmieli amerykańskich, natomiast jako że pierwszy został skomercjalizowany, to stwierdziłem, że będzie to pierwszy mój odcinek, pierwszy chmiel, który omówię razem z Wami. Przejdę do tego, jak ma wyglądać test tego chmielu. Dwa piwa i pierwsze piwo jest to The Actor z browaru Brokreacja polskiego i jako naprawdę ciężko było mi znaleźć piwo chmielone tylko Cascade'em. Jest to Golden Ale i już mówię, o co chodzi ze stylem Golden Ale. Można powiedzieć, jest odpowiedzią w Wielkiej Brytanii na inwazję lagerów. Gdy zaczęły królować lagery w Europie, zaczęły Heineken, Carlsberg i tak dalej, tak, opanowywać starszyznę, że tak powiem. Nie spodobało się to starszyźnie, którzy pili piwa górnej fermentacji. Odpowiedzią na zalew właśnie Brytanii lagerami został stworzony styl piwny Golden Ale, który jest alem. Jest piwem górnej fermentacji, natomiast nie jest typowym piwem górnej fermentacji angielskim, czyli piwa górnej fermentacji angielskie zazwyczaj są mocno słodowe, nawet karmelowe i są dosyć brązowe. Tak można powiedzieć, dużo jest brown ale, także w Wielkiej Brytanii. Wygląda prawie identycznie jak lager, może trochę ciemniejsze, natomiast co fajnego jest w tym piwie, że
Można powiedzieć, że jest to piwo puste, natomiast chmielone, solidnie chmielone, podobnie jak APA, czyli American Pale Ale. I to jest pierwsze piwo, jakie posłuży nam do tej degustacji. I jest to single hop z Cascade oczywiście. Drugim piwem jest Albrecht IPA. Właśnie z browaru Albrecht, czeski browar, mały rzemieślniczy. Coraz więcej pojawia się go w sklepach czy w pubach w Polsce. Ja kupiłem tą IPkę za 7,50, także myślę, że jak na IPę, zobaczymy jeszcze jak z jakością, natomiast myślę, że jak na IPę jest to cena mocno konkurencyjna. Jeśli chodzi o chmiele w tym piwie, został użyty tutaj oczywiście Cascade oraz Citra, więc od razu porównamy sobie, czy Citra jest dużo bardziej aromatyczna cytrusowo, więc może być tak, że ten chmiel po prostu nie wyczuje tego Cascade'a. Zrobimy tak, że najpierw napiję się tego piwa, spróbuję wyczuć właśnie tego Cascade'a. Dobra, to nie ma co zwlekać. Otwieram piwo. Najpierw The Actor z browaru Belkreacja. O! Od razu słodowość poczułem. Czuć trochę karmelę niestety, ale... Nie, to biszko. Dobra, nalewamy. Szkło, jakie używam, nie jest jakimś specjalnym szkłem. Jestem w trakcie przeprowadzki, więc nie mam dostępu na razie do swoich szkieł specjalnie od IPA, więc muszę używać to, co mam po prostu. Widzimy piana. Dosyć niewielka płachta piany. Grubo pęcherzykowa, ale też nalewałem agresywnie. No i tak, o tym co mówiłem, nie wiem czy tutaj będzie widać, ale jest piwo klarowne bardzo, praktycznie wszystko przez nie widać. No i faktycznie można powiedzieć, że taki wygląda jak lager, no wygląda jak, może nie koncerniak, bo jest trochę ciemniejszy, natomiast no barwa żółta, żółta barwa to jest. To wygląda. Ok, no to co? Wąchamy. Teraz uwolnię te aromaty. Prosto mi w nohal. No, tu czuć cytrusa. Czuć. Nie jest to jakiś intensywny bardzo. Chociaż taki grapefruit. No, teraz wydawało mi się, jakbym diacety poczuł. Ale dobra. Próbuję. Ok. Faktycznie jest tutaj diacetylu troszkę, ale z tego co wiem, diacetyl łapie się w ramy stylu Golden Age, także jest dopuszczalna lekka dawka diacetylu. Ja diacetyl bardzo lubię, czeskie piwka dla mnie, jak nie mają diacetylu, to nie są czeskimi piwkami. Natomiast jeśli chodzi o chmiel, czuć go. Czuć, jest faktycznie kwiatowość, czuję tą kwiatowość. Najpierw wydawało mi się, że to dominuje, ale poczułem trochę grapefruita i goryczka, taki aftertaste pozostaje, takiej skórki grapefruita, wiecie, tam biały miąższ. No na pewno styl nudny, nie jestem fanem Golden Ale, natomiast chmiel wyczuwam. No taka owocowość, a bardziej czarna porzeczka, co mówię. Wcześniej takie czerwona, a trochę kwaśne. I to nie jest kwaśne piwo, tylko kwaśność właśnie owocowa. No jest grapefruit, porzeczka, coś czerwona bardziej bym powiedział. I kwiatowość. I kwiatowość jest faktycznie duża, natomiast grapefruit chyba najbardziej wyczuwa. No okej, okay. To otwieram Albrechta. O, teraz poczułem taką godziczkę grapefruitową. Albrecht. O. Nie wiem, wydawało mi się, że poczułem spunkt, ale zobaczymy jak naleje. No, cytrusy.
uwalniamy aromaty. Teraz. Bo tutaj pianę w sumie możemy zobaczyć, że zdecydowanie wyraźniejsza. Natomiast, czego nie powiedziałem wcześniej, tutaj dosyć takie nieładne fusy latają w tej butli. Dosyć to nieładnie wygląda, ale mam nadzieję, że po prostu jest piwo tak solidnie nachmielone. No też widać troszkę tych fusów. Mam nadzieję, że tutaj będzie dobrze to widać. Widać troszkę tych fusów, natomiast porównując to jest dużo bardziej mętne. To na pewno. Może ciemniejsze. Nie no, ciemniejsze jest. Kurde, ciągle mam wrażenie, że czuję skunkso. Skunks, czyli wada, która bierze się z nasłonecznienia. Kmiel tak reaguje z promieniami UV. No. Dobra, spróbujemy. Ale co jeszcze w aromacie? Z chmielu powiem, tak? No nie ma jakoś dużo. No są cytrusy, ale oprócz tego nie wyczuwam nic więcej. Chmielowego. O, jest dużo cytrusa. Jest dużo. O, tutaj już goryczka taka, nie że duża, nie że wysoka goryczka, natomiast mocno cytrusowa. Jak przełykam piwo, nabieram ślinę, przełykam ślinę, czuję taką właśnie no coś jakbym po prostu cytrynę sobie przytrzymał, skórkę od cytryny na końcu języka. No ale jest niestety aromat skunksa. Sobie. Może ocieplę to trochę, tak? Ale jest też kwiatowość trochę. Wydaje mi się właśnie, że to jest Cascade. Tą kwiatowość tutaj nosi. Grejpfruta tu nie czuję. Czuję właśnie taki... no taką bardziej cytrynę. Cytryna, limonka. Może o, bardziej limonka, bo to jest taki... gorzki posmak. Ale kwiatowość faktycznie czuję. Mogę powiedzieć, że Cascade, jeśli wyczujemy go w piwie, no to wyczujemy bardziej kwiatowość, jeśli chodzi o mieszanki z innymi chmielami, bo większość chmieli jednak to chmiele, które cytrusowe aromaty wnoszą ze sobą. Natomiast Cascade również jest cytrusowy, ale wydaje mi się, że nie jest na tyle cytrusowy, co większość chmieli amerykańskich. No tutaj citra dominuje bardzo. I tutaj czuć właśnie taką specyfikę citry. Zostaje taka, no taka goryczka cytrusowa na języku. No teraz powrócę do tego. Zobaczymy. Czy dobrze mówię, że te kwiaty jednak Cascade najbardziej nosi? O, słodko jest. Ale to już słodowość. To już słodowość jednak. Taki marcepan. O Jezu, po tej IPie pijesz to naprawdę jak Lagera. No jak Lagera takiego lepszego, tak? Ale jednak zdecydowanie nie mój styl. Ale też wnosi trochę kwaśności owocowej, więc... Ja aromatykę Skada tutaj czuję. Faktycznie to się sprawdza, to jest. To jest w obu piwach. I ta kwaśność owocowa, i ta kwiatowość. No to, że tak powiem, pierwsze kody za płoty. I tak, podsumowując. Co wnosi Cascade i co wydaje mi się, jestem w stanie wyczuć teraz w każdym piwie, który będzie miał Cascade w składzie. Na pewno kwiatowość. To mi się wydaje, wydawało mi się na początku, że przeważało. Później stwierdziłem, że grapefruit, ale powiedziałbym, że jest to prawie na równi. Drugie co charakterystycznie mi się wydało, to taka owocowa kwaśność, takiej porzeczki. To wnosi chmiel Cascade. Natomiast jakie jeszcze z podsumowania wnioski?
mogę wysnuć? No, na pewno Golden Ale nie jest moim stylem. Jest zdecydowanie za bardzo zbliżony do lagera. Natomiast jeśli chodzi o wyczuwanie chmieli, wydaje mi się to dobra podkładka, że tak powiem. Warto tego użyć w następnych testach z hops do chmielu. Trochę zaskoczył mnie Albert Nipa, ponieważ zdziwił mnie ten skunks. Nie powinno tego być, a jednak. Zachęcam Was do łapkowania, komentowania i dawania suba. Siemanko.